Kolejny cykl koncertów szkolnych odbył się 9 listopada w Chorzowskim Centrum Kultury. Jest to cykl, który ma na celu przybliżenie muzyki symfonicznej, właściwie w ogóle muzyki młodym słuchaczom, ale nie tylko samej wiedzy muzycznej, ale także chcielibyśmy ich nauczyć słuchać. Chcielibyśmy, żeby wiedzieli, jak zachować się w filharmonii, jak mają zareagować i tak naprawdę czego mogą oczekiwać po koncercie, czyli w jaki sposób słuchać tej muzyki, czego szukać w tej muzyce, żeby poznali podstawowe kierunki, podstawowych, najważniejszych kompozytorów w sposób może nie taki bardzo poważny, nie jest to nigdy związane z jakimś sztywnym wykładem, jest to wiedza przekazana w lżejszej formie, myślę w takiej właśnie trafiającej teraz do młodego słuchacza. Chorzowska młodzież miała okazję poznać pracę dyrygenta. Zamierzamy pokazać młodzieży właśnie całe grupy instrumentów, które są w orkiestrze, omówić i pokazać, na czym w ogóle polega praca dyrygenta. Na podstawie właściwie bardzo znanych fragmentów i kompozycji muzycznych, na podstawie 5 i 6 symfonii Beethovena, na podstawie uwertury Gioachino Rossiniego, Cyrulik Sewilski. Prelekcja też ma na celu uświadomienie, jaka jest rola dyrygenta, jakie są zadania orkiestry. Cykl koncertów jest kierowany głównie do młodych słuchaczy, ale nie tylko. Przychodzą do nas przedszkolaki, nawet czasami dwulatki i świetnie zachowują się na koncercie. Przychodzi do nas młodzież z gimnazjów, ze szkół średnich, czyli właściwie wszyscy, ponieważ na koncerty o 17 przychodzą też dorośli, którzy w troszeczkę inny sposób chcą posłuchać razem z nami muzyki.